Wpadanie do klas 133. Zaczynamy tak jak tutaj pani nam powiedziała, czyli będziemy się uczyć obsługi tego pociągu. Okej, będziemy się rozpędzać. Okej, takie tutaj sterowanie jest dziwne trochę, ale to trzeba się nauczyć tego. Po prostu to przepustnica też jest hamulcem.
that's your stop. Set the throttle, brake hand. You're performing great and showing real confidence. All you need to do now is bring this unit to a gradual stop. Set the throttle brake handle to braking one to apply a small amount of braking force and let the brakes do the rest. Ok, musimy się zatrzymać w tym punkcie wyznaczonym. Jak najbliżej tej zielonej, tego punktu, trzeba się zatrzymać. Bardzo proste szkolenie. Oj, tu damy sobie kontynuuj podróż i zatrzymanie pociągu na stacji. I wczyta nam się kolejny jakby scenariusz. Zatrzymanie pociągu do stacji. Stopping at stations correctly and on time is a vital part of keeping the railway running smoothly. Let's take a look at bringing a Class 166 service to a stop at Twyford. To start, bring the train up to speed, set the reverser to forward and apply a small amount of power using the combined throttle brake to get us off the line. Nice work so far. Once we've reached 40 miles per hour, we can start the process of slowing her back down and bringing her to a stop. Set the combined throttle brake to 5 and increase your speed up to 40 miles an hour. Się rozwinę do 65 minimum, tak jak pokazuję.
to aim to stop at the S board at Twyford. Apply some brakes now and follow a gentle, smooth braking line right down to a stop. I delikatnie podjeżdżamy do wyznaczonego właśnie tutaj pola. Okay, so they've come. Passengers are ready to start boarding. Release the left doors using the button on the left of the desk. Wait for the boarding, then close the doors. To release the right doors, the button is on the right side of the desk, but you won't need that for now. Jak widać, pasażerowie się dają. Trzeba będzie otwierać teraz drzwi. Judgment plays a big part towards a nice clean stop at stations, but you'll learn that after some practice of your own. Okej, okay, widać. Znowu wszystko idzie w górę. I przejazd pasażerski zrobimy teraz. I czekamy, aż się załaduje. Ok, po krótkim instruktażu będziemy teraz pierwszy przejazd pasażerski. Ok, musimy się teraz przejść na peron 14 na przykład. Będzie to najkrótszy przejazd.
Kurczę, to chyba na drugiej stronie jest. Szybko przeskoczymy. O, w mordę. Tu się nie da wejść. Uff. To jest 14. A gdzie jest 17? Dobra, wsiadam do 14. Wykonujemy takie wszystko tak jak było wcześniej. Czarny róż. I odblokuj drzwi. Okej, przyjmujemy pasażerów, później trzeba zamknąć drzwi. Czekamy do 9:48, czyli 4 minuty. Mam oczekiwania. To możemy sobie pochodzić po peronie, popatrzeć. Sprawdzimy pociąg. O, mamy jakiegoś pasażera. Ej, wstawaj. Chwila, sprawdzimy coś. Niestety toalety nie da się otworzyć. Nie. Patrzmy jeszcze na zewnątrz, wszystko gra. Dobra, mamy minutę, wracamy. Okay.
Przygotujmy się do odjazdu. Sobie hamulec na jedyneczkę. I 10 sekund. Okej, możemy chyba ruszać. Ruszamy. O, czerwone mam. Jest zielone, okej. Ruszamy. Nie przekraczając prędkości oczywiście. Mamy na zero. I możemy przyspieszyć szybciej. I ciśniemy do przodu.
Ładnie to może by się rozpędzić, widzę. Ale ciekawe, ile ten pociąg się rozpędzi. W jakiej prędkości. I czerwone, trzeba hamować. Ok, skoczyło pomarańczowe. Czyli możemy cisnąć dalej. Spokojnie, powinien być przed czasem. Zostało kilometr i 200 metrów. Trzeba hamować. Żeby się idealnie zatrzymać. Jestem przed czasem, bardzo dobrze. Okej, to trzeba otworzyć drzwi. Okej, czyli teraz muszę pamiętać o drzwiach sam. Teraz zobaczymy, co będziemy mieli dalej. Czyli o 10 musimy do następnej stacji, o 10:03 odjechać. Jest to mój pierwszy przejazd taki, albo to uruchomiłem to szkolenie takie. I zobaczymy, jak to będzie dalej. Czekaj do 9:58 dokładnie. Także mogę wyjść nawet. Pokazać wam na zewnątrz. Bo mam chwilę. Bo sprawdzić pociąg. Pusty pociąg. Konduktorka tylko siedzi. Sprawdźmy pociąg. Czerwony stół się świeci. O, nawet LEDowe jest. Dobra, została minuta, wracam. Do odjazdu. Znajomy dołączył do kanału. Siema. Siema, siema, słuchaj, leci stream, także licz się z tym, że jest stream, nie?
że spoko. Spoko, może siedzieć, mi to nie przeszkadza. Tylko tyle, że będziecie słuchać na streamie. To znaczy, jak będziesz mógł, to tylko wejść na publiczny Max 3. Spoko. Znajomy opuścił kanał. Okej, i brzęczyk. I możemy ruszyć. Okej, z dwójeczki, pomalutku. Żeby nie przeciążyć też systemu. Na piąteczkę. I zaraz będziemy się rozpędzać maksymalnie, ile się da. I siódemeczka. Tak, żebyśmy na dziesiątą. O jest, teraz to na pewno się spóźni. Ile tam stało? 2 km. Trzeba cisnąć na maksa. Później miałem 3 minuty na odjazd. Czyli te 3 minutki nawet mógłbym się 2 minutki spóźnić. A nie bardzo, ale... Twój kanał został wyedytowany. Okej, ile zostało? Widzę. Ok, 500 metrów? 800. Dobra, delikatnie będę hamował. Bo już powinienem być. Twój kanał został wyedytowany. I dojeżdżam. 200 metrów. Mówię, to trzeba wyczaić to hamowanie. Bo już powinienem być. Zrobię na spóźnienie. I musimy przyjąć pasażerów. I 10:03 odjazd. No będzie chyba spóźnienie.
Ok, możemy zamknąć drzwi. I za 30 sekund odjazd. O, w sumie nie. Już trzeba jechać. Za minutę to muszą być następne lokalizacje. Trzeba szybciej przyspieszać. I 800 metrów. Czy można dać na zero? Próbuję teraz trochę później hamować. Ok, hamujemy. Wypuszczone. Tu 6 po. Nie, 6 po to muszę być. No to jestem do tyłu. Okej, wsiądam. Okej. Zamykamy. I ruszamy. Powinienem być na następnej stacji. Ale szybko trzeba ruszyć. Ten pociąg nie dosyć, ale ma takie ruszanie powolne. Próbujemy jeszcze opóźnić hamowanie. Zero. Ok, hamujemy.
Teraz to przesadziłem. Przejadę za. Teraz tak, 11 po powinien być na następnym. Blokujemy drzwi. Hamulec, hamulec, hamulec. Ruszamy. Spróbujmy z siódemki od razu ruszyć. Można. I ciśniemy. Ja się dam. To muszę trochę nadrobić. Raczej już teraz nie nadrobię. Nie nadrobię, bo już mam stratę. Aczkolwiek na razie jeszcze na minucie nie wychodzę. Ok, już się więcej nie będę rozpędzał. A w sumie kilometr 200 to jeszcze. Okej, zero. I przy 500 na jedynkę i hamujemy. Hamujemy. I to już ostro. O, podjeżdżaj, podjeżdżaj. I pełne. No, zostanie nam jeszcze jedna lokalizacja i pójdzie tu jeszcze zakończenie. Czyli ostatnia stacja. Jeszcze jedna nam zostanie tylko. I później trzeba jeszcze wyłączyć cały pociąg, całą procedurę odwrotnie.
i wyjść. A, już powinienem odjeżdżać. Dokładnie, bo był brzęczyk. Jak ktoś ogląda, to niech mi tylko powie, czy mocno słychać dźwięki z tyłu. Na czacie niech napisze. Z góry dzięki. I kita. To jest prawie 3 km. Oj, żółte. Może przestęp na czerwone. To nie dobrze. Jest żółte. Panie, prędkość. Okej. Nie zauważyłem. O, będzie 24, trzeba zwalniać. I czerwone. I trzeba będzie jeszcze zwolnić do 24. To tu spóźnienie trochę będzie. A, bo tu jest końcowy przystanek. Tutaj już dalej torów nie ma. I zatrzymujemy się całkowicie. Ok. Musimy jeszcze chyba wypuścić. Bodajże. Tak. Nastawnik kierunkowy. Zablokowany.
I wyciągamy kluczyk. That was a nice easy run. Not too challenging. Be sure to put yourself forward for more work. Do wyjścia, okej. Musimy wyjść. Ok, zobaczymy. A, precyzja zatrzymania tu nawet jest pokazana. Ok. Lekkie spóźnienie, dobra, może być. Ok, zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. Idziemy do menu głównego. Chcę zobaczyć, jak to wiecie teraz. Tam powinno być. Miałem 0 z 6, to powinno być chyba w sumie 6. Zobaczymy. Chyba, że 6 przejazdów tam ma być, czy nie? A, czyli tu jeszcze są dwa przejazdy do przejechania. Żeby po prostu zaliczyć cały rozdział maszynisty regionalny. Tu będzie ciekawe. Towarowego też będzie ciekawe. O, i tutaj też w ogóle. Ok, to zrobimy sobie najpierw maszynistę regionalnego wszystkie. Później rozdział drugi, tak po kolei. Ok, dzięki dzisiaj za oglądanie, kto oglądał. Zapraszam na kolejny stream.